Pokój i dobro, kochani. Dziś jest wtorek, 23 stycznia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, opowiada o tym wydarzeniu z życia Pana Jezusa. Kiedy On w jakimś domu nauczał, zgromadzeni wokół Niego byli słuchacze, którzy słuchali Słowa Bożego i oto nie wiadomo skąd pojawiła się Jego matka, Jego bracia, Jego krewni, którzy prosili, żeby wywołać Go na zewnątrz, żeby wyszedł do nich na dwór. Natomiast Jezus spojrzał na tych, którzy słuchają gorliwie Słowa Bożego i powiedział: oto moja matka, oto moi bracia, bo kto słucha i wypełnia Słowo Boże, ten mi jest matką, bratem i siostrą. I ktoś na pierwszy rzut oka mógłby powiedzieć: Pan Jezus pewnie sprawił tymi słowami przykrość Maryi i jego krewnym. Natomiast okazuje się, że Pan Jezus tutaj podkreślił większą wagę takiego pokrewieństwa duchowego niż pokrewieństwo fizyczne. I na pierwszy rzut oka rzeczywiście można powiedzieć, że Maryja mogłaby czuć się dotknięta, ale kiedy przyjrzymy się dokładniej, głębiej temu tekstowi i również temu kontekstowi Pisma Świętego, to stwierdzimy, że kto jak kto, ale przecież Maryja bardziej niż ktokolwiek zasługuje na te słowa, że słucha i wypełnia Słowo Boże. Już od samego początku, w momencie zwiastowania, kiedy anioł Gabriel przyszedł do Maryi, ona powiedziała: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I tak rzeczywiście Maryja przez całe swoje życie realizowała to, do czego się zobowiązała, czyli słuchała i wypełniała Słowo Boże. Myślę, kochani, że gdybym ja na przykład głosił Słowo Boże w kościele, miałbym zgromadzonych braci i siostry, odprawiałbym na przykład mszę świętą albo mielibyśmy jakiś taki koncert ewangelizacyjny i ktoś mi powiedział: słuchaj, twoja mama i twój brat i twoi krewni stoją na zewnątrz i czekają na ciebie. Nie zostawiłbym tych ludzi w kościele. Wiedziałbym o tym, że moja mama zrozumie to, że moi krewni kochają mnie. Na pewno by nie przestali mnie kochać i ja wiedzą o tym, że ja kocham ich bardzo. Zrozumieliby to, że to, co robię, jest bardzo ważne. Powiedziałbym więcej nawet. Pewnie moja mama i mój brat i inni weszliby do kościoła i cieszyliby się razem ze mną i oni by również słuchali i później starali się wypełniać to słowo. Myślę, kochani, że Pan Jezus był tego świadomy i my musimy również wiedzieć o tym, że ważne jest pokrewieństwo fizyczne też, ale duchowe jeszcze bardziej. Gdyby na przykład ktoś z Was powiedział: ja jestem blisko kościoła, dlatego że mam znajomego księdza, albo mój brat jest księdzem, albo jestem z biskupem na ty, to powiedziałbym, że to nie jest aż taka wielka waga tego wydarzenia, niż to, gdyby ktoś powiedział: ja jestem blisko Kościoła, dlatego że tak bardzo wszedłem w tę myśl teologiczną, tak bardzo nawiązałem taką żywą relację z Panem Bogiem i ten ksiądz czy ten biskup pomógł mi otworzyć się na tę Bożą rzeczywistość i ja czuję, że mam takie pokrewieństwo, że ten biskup czy ten ksiądz jest po prostu takim moim bratem, nawet ojcem takim duchownym, bo w momencie, kiedy on powiedział mi o Jezusie, to ja czuję, że jestem bliżej Pana Jezusa. Czy ta siostra zakonna? Ta siostra zakonna jest z takim uśmiechem, z taką radością, pomaga, jest takim, po prostu serce ma wypisane na twarzy i na dłoni, w ogóle wszystko, co dobre, to można jej przypisać. To myślę, że to pokrewieństwo takie duchowe jest takie przeogromnie ważne. I Pan Jezus dzisiaj chciał to do nas powiedzieć. I to jest dla nas dobra nowina. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.